Wzorem lat ubiegłych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i jednostek podległych, czyli komisariatów, kierują takie działania pomocowe i prewencyjne w kierunku osób bezradnych, samotnych, które nie mają właściwych warunków egzystencji, czyli na przykład przebywają w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak również względem osób nietrzeźwych, które przebywają na wolnym powietrzu lub w nieogrzewanych pomieszczeniach w pustostanach, ponieważ właśnie te osoby są szczególnie narażone na śmierć z wychłodzenia organizmu. Zatem policjanci w porze wieczornej i nocnej już od listopada sprawdzają potencjalne miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, czyli sprawdzają między innymi pustostany, ogródki działkowe, klatki schodowe, dworce, czyli wszelkie te miejsca, w których takie osoby mogą spotkać. Jeżeli napotkają takie osoby, przewożą je do placówek pomocowych, na przykład do domu świętego brata Alberta lub do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub też do domu pomocy społecznej, czyli do tych placówek, w których te osoby mogą otrzymać fachową pomoc. Na przykład będą miały dostęp do łaźni, do pralni, będą mogły się przespać czy po prostu coś zjeść. Policjanci również informują te osoby właśnie o miejscach, w których taką fachową pomoc mogą otrzymać. Bez względu, czy to byłaby pomoc medyczna, czy też pomoc doraźna, rzeczowa.